Karol Kowalczyk, Łukasz Lipiński. Panowie, Łukasz, wiceprzewodniczący Rady Miasta, właśnie walka, Karol, dla Ciebie, zbiórka dla Ciebie, no tak naprawdę odnoszę wrażenie, że Ty jesteś największą gwiazdą tej gali. Jak Ty się czujesz? Znaczy, na pewno chciałbym być w innej roli, że tak powiem, wiadomo, no, ja mogę tylko powiedzieć tyle, no. To, co chłopaki zrobili dla mnie, za szacunek do końca życia, tak, no, to trzeba mieć jaja, tak, żeby wyjść w klatkę, tak, chłopaki pierwszy raz to zrobili to dla mnie, więc wielki szacunek, no i tyle mogę powiedzieć, tak. Dzięki dla organizatorów, tak, Grapple, wszystkich z miasta, tak, no, świetna inicjatywa, no, że ja byłem też cząstkiem tego, tak, no, naprawdę wielkie dzięki za wszystko, tak. No to generalnie wiem, że interesujesz się piłką nożną, ale teraz MMA, boks, to już takie stałe zainteresowanie będzie? Ja głównie, no, koszykówka, siatkówka, to były, że tak powiem, moje sporty, tak. Tak jak obiecałem, ja byłem już w rozmowach, że tak powiem, z Marcinem wcześniej. Podejmę normalnie treningi u niego, tak jak powiedziałem, tak. Obiecałem na ringu przy nim, więc tak będzie. Więc widzimy się w takim razie z Tobą za rok, Łukasz. Nie umiem powiedzieć. Jeszcze nie potwierdzam, nie zaprzeczam, jak mawiał pewien polski były prezydent. Łukasz Abramo polityki, to właśnie Ty jesteś politykiem tutaj lokalnym. Właśnie, walka z Tomaszem Puchowskim. Powiedz, ciężko nawet te trzy rundy po minucie? Oj, oczywiście, że ciężko. No, to w ogóle inna atmosfera. Wchodzisz na ten ring, wydaje się, że kondycję masz, wszystko jest w porządku. Tą minuta, czy nawet te trzy minuty, które my mieliśmy, inaczej oddychasz, inaczej w ogóle to wszystko czujesz. Jeszcze ten doping publiczności, podpowiedzi trenera. Nie, no w ogóle inna bajka. Człowiek się troszeczkę męczy, ale warto, polecam. A warto brać udział w takich walkach w perspektywie kampanii społecznej, kampanii wyborczej, która chyba już za rok? Oj nie, kampanię wyborczą jednak prowadzę w troszeczkę inny sposób, a tutaj to jest robione tylko dla jednej osoby i tylko w jednym celu. Jeżeli się udało zebrać też trochę gotówki, no to plan jest spełniony. Powiedziałem, ja mogłem paść w pierwszych sekundach, aby tylko była zebrana kasa. Udało mi się przeżyć te 3 minuty. Kasa chyba jest jakaś zebrana, no i jestem szczęśliwym teraz człowiekiem. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę, a my już za chwilę przechodzimy do walki wieczoru o pas BMAF w wadze lekkiej. Marcin Gałązka, Michał Kirch, zapraszamy.